Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zgłosiło się ponad 500 osób. Zależy nam na tym, aby pracownicy czuli się bezpiecznie, jak i pracownicy, tak i rodziny, gdzie mieszkają. Gdyż przychodzą do pracy, wiadomo, mają kontakt z różnymi ludźmi i chcemy, żeby też się tutaj czuli bezpiecznie. Wiadomo, nie da się zapomnieć to, co było na początku marca w tamtym roku, tak, że jednak nas to najbardziej dotkło, też zbadaliśmy wszystkich pracowników pod kątem właśnie COVID. No, wyszło dużo tych zakażeń, tak, ale zależy nam na bezpieczeństwie pracowników, dlatego też wszyscy zostali zbadani. Było ludzie tak samo byli na kwarantannie, każdy musiał przejść swoją kwarantannę, wrócili wszyscy zdrowi, no i teraz wiadomo, nadrabiamy te straty. Proszę bardzo, karteczka. Fabryka Mebli Versal jako duży pracodawca bardzo szybko zdecydował o tym, że chce przystąpić do szczepień. Przede wszystkim też propozycja z centrum Brown, tak, centrum medycznego, spowodowała to, że fabryka zdecydowała się na przystąpienie. Sama procedura była bardzo prosta, godzina 9:30 oczywiście już złożyliśmy wniosek w imieniu naszych pracowników, tak. Sama procedura była bardzo prosta, ponieważ w ciągu 2 tygodni odezwali się do nas przedstawiciele Rządowego Centrum Rezerw Materiałowych, którzy poinformowali nas, że dostaniemy szczepionkę dla naszych pracowników. Oczywiście potem była cała biurokracja, wiadomo, zebranie wszystkich danych, które są niezbędne do szczepień i także danych rodzin, ponieważ też szczepimy osoby bliskie, żeby zapewnić komfort naszym pracownikom. Także szczepiliśmy dzieci, które zostały dopuszczone do szczepień, co nas bardzo ucieszyło, więc naprawdę zaszczepiły się u nas całe rodziny. Wiadomo, szczepimy 2 dni, szczepienia zaczęły się o godzinie 6:15, w zasadzie do godziny 20 wczoraj zaszczepione 300 osób. Każda osoba przychodząca tutaj mogła liczyć na odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały, tak? Na wstępie każda osoba miała przeprowadzany wywiad. Była z nią taka osobista rozmowa, bo było widać, że pewien niepokój jest. Potem następnie taka osoba miała przeprowadzone badania dotyczące parametrów. Temperatura, saturacja i oczywiście ciśnienie krwi. Następnie dany pacjent był przesuwany do lekarza, który kwalifikował do szczepienia. Oczywiście też tam był pełen zakres badania medycznego przez lekarza, więc każdy musi się czuć bezpiecznie. Dobra. Logistycznie jest to super przygotowane, ponieważ tutaj współpraca między naszym centrum medycznym a pracownikami firmy Versal, jeśli chodzi o współpracę i też tutaj już o samo funkcjonowanie na hali, tak? Bo tak naprawdę znajdujemy się na hali, bo potrzebowaliśmy pomieszczenia, które będzie odpowiednio duże. Ponieważ tutaj jednoczasowo zapraszaliśmy w ciągu 30 minut 10 pracowników. I tutaj potrzebujemy sporo czasu, bo potrzebujemy czas na rejestrację. Rejestracja odbywała się dwupoziomowo. Z poziomu rejestracji, czyli z poziomu naszej przychodni oraz z poziomu firmy Versal, która też tutaj czuwała nad tym, żeby pracownicy zgłaszali się o stałych, określonych porach, żeby też potem, powiedzmy, nie kumulowali się, spóźniając się. No bo też pamiętajmy o tym, że cały czas mamy pandemię i musimy zachować jakieś tutaj względy bezpieczeństwa oraz odstępy między ludźmi. Także wszystko przebiegało bardzo sprawnie i wyglądało to w ten sposób, że na początku właśnie pracownik firmy podchodził do pracownika firmy, tam był rejestrowany, przechodził do naszego pracownika, do pielęgniarki, która mierzyła saturację, ciśnienie, tętno. Następnie z wynikami zapisanymi na kwestionariuszu przechodził do nas, tam był badany, było wykonywane szczepienie, jeszcze ostatni tam wywiad medyczny i następnie przechodził sobie na miejsce oczekiwania z drugiej strony tego pomieszczenia halowego. Jeszcze chciałem w imieniu moim, jak i właścicieli fabryki Mebli Versal bardzo podziękować tutaj ekipie Centrum Medyczne Brown za pomoc i za zaangażowanie.